To oni stali za morderstwem Kennedy'ego. Szokująca wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego. Kto stał za morderstwem, za zabiciem prezydenta USA Stanów Zjednoczonych Johna Kennedy'ego w latach 60.? Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiednia Jackowskiego. No, i przede wszystkim nasuwa się jedno podstawowe pytanie. Czy te osoby, które w swojej wizji Jasnowiec Jackowski wskazał, to są też same osoby, o których mówi praktycznie historia, o których możemy przeczytać, jeśli chodzi o Wikipedię? No właśnie, a tutaj jest jeden duży znak zapytania. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat morderstwa Johna Kennedy'ego, a więc prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ale dzisiaj będę przedstawiał wizję przepowiedni jasnowidza Jackowskiego w sprawie w tej sprawie. Pamiętajmy, że jest to wizja przepowiednia. Nie wiemy, czy tak rzeczywiście E, musi być tak, no bo jak było, no to mamy po prostu tej prawdę historyczną, czy też fakty historyczne, o, to jest lepiej powiedziane, tak, fakty historyczne, ale czy rzeczywiście po prostu e, tak było, no to już jest inna sprawa, tak. Natomiast tak, to jest szokująca sprawa, no bo tutaj Jasnowiec Jackowski praktycznie dokonując tej wizji, Wraca do sprawy, która miała miejsce kilkadziesiąt lat temu, tak? No przecież blisko ile? 60 lat temu, e, bo zabójstwo tej Johna Kennedy'ego miało miejsce w latach 60., bo tam w 63 roku. Natomiast według Jasnowidza Jackowskiego, w skrócie mówiąc tak, John Kennedy, a więc prezydent Stanów Zjednoczonych, zginął, bo był niewygodny bo zagrażał dużym biznesom, zagrażał tutaj jeśli chodzi o biznes rodzinny, a chodził o wielkiego potentata, który zajmował, zajmował się produkcją oleju, czy przetwarzaniem tego oleju, czy też oczyszczaniem tego oleju w Stanach Zjednoczonych. I e, po prostu dlatego John Kennedy według jasnowidza Jackowskiego zginął, został na niego wydany wyrok śmierci. Pamiętajmy, że jest to wizja przepowiednia, tak? No ja nie mam na to, na, 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 na to żadnych dowodów. To jest po prostu przedstawione z punktu widzenia jasnowidza Jackowskiego, jego jako wizji przepowiedni, tak? On po prostu dokonał wizję przepowiednie na podstawie zdjęcia prezydenta Kennedy'ego i to w tej wizji widział, tak? I to jest ciekawa sprawa, bo według jasnowidza Jackowskiego, Kennedy miał praktycznie dwóch mężczyzn koło siebie, bliskich takich po prostu współpracowników, czy nawet można powiedzieć przyjaciół, którym bardzo ufał. Natomiast jeden z nich to był brat pastora, jeden z nich był zdrajcą, jeden z nich był po prostu zdrajcą. Szpiegował po prostu to wszystko, o czym myśli, co planuje zrobić John Kennedy. I te informacje wynosił. No bo można powiedzieć, no tak, ale John, na przykład, Kennedy nie podjął żadnych decyzji, jeśli chodzi o na przykład tej branżę, no, wydobycie czy produkcję oleju. No tak, ale na przykład mógł się z czymś zamierzać, mógł się z czymś po prostu mierzyć, tak. Kolejna ciekawa była sprawa, że ta rodzina, która zajmowała się. Wydobyciem praktycznie tego oleju, bardzo wpływowa i bardzo bogata, nawet kilka razy zapraszała Johna Kennedy'ego na rozmowę, na taką po prostu osobistą rozmowę, na spotkanie, a Kennedy nigdy się z nimi nie chciał spotkać. Kennedy nigdy się z nimi nie chciał spotkać, chociaż był on kilka razy zapraszany. To jest oczywiście wszystko, co widział w tej wizji przepowiedni Jasnowic Jackowski. Tak? To, co widział po prostu w tej wizji, czy co widzi Jasnowic Jackowski w swojej wizji przepowiedni. I według Jasnowic tutaj praktycznie jakby ta rodzina, ta, która zajmowała się produkcją tego oleju, oni się bali, że Kennedy wywrze decyzje czy też wywrze wpływ na rządzie, tak, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, bardziej na kongresie, tak, dotyczące właśnie tej ropy, tego oleju, co po prostu spowoduje, że ta rodzina nie, nie mogłaby po prostu dalej zarabiać gigantycznych pieniędzy, potężnych pieniędzy, tak. No i dla tej rodziny Kennedy był zagrożeniem dla tego biznesu, tak, im się po prostu to w ten sposób jawiło. No i tutaj według jasnowidza Jackowskiego, też jasnowidz mówi nawet na temat okoliczności. Śmierci Kennedy'ego. Wiadomo tutaj, tak, zresztą, po prostu nawet to jest oczywista sprawa, nawet tutaj nagrania można znaleźć w internecie, jak Kennedy został zastrzony pod, podczas tego, jak po prostu przejeżdżał ulicami, otwarta była limuzyna, no i tam strzały chyba dwa, dwie kule, tak czy trzy, po prostu go dopadły tam w twarz. No nie miał jakiekolwiek szans praktycznie w głowę, tak nie miał jakiekolwiek szans na przetrwanie, przeżycie. No i tutaj i e, Zackowski mówi w ten sposób, że e, snajper, który oddał te szczoły, przyjął z Oklahomy że praktycznie tutaj że praktycznie tutaj, jeśli chodzi o tego snajpera, no to broń była ukryta w samochodzie, który po prostu miał jakąś przyczepkę, czy w którym znajdowały się liście od kukurydzy, od jakichś płodów rolnych i tam po prostu ta broń długa, według jasnowidza Jackowskiego była ukryta, że ten człowiek po prostu oddał strzały po prostu z budynku z wyższej kondygnacji, z małego jakiegoś okienka ale wszedł po prostu do tego budynku boczną uliczką. Po tym jak dokonał właśnie tego zamachu, też chciał oddał, to pan opuścił, opuścił ten budynek bocznymi uliczkami. Także nie wyszedł na główną ulicę, na główną ulicę, tak gdzieś, bo po prostu tłum, tylko bocznymi uliczkami. I według Jasnowidza Jackowskiego, tutaj tak, po prostu ten budynek był połączony także z innymi budynkami, z innymi kamienicami. Nawet tutaj nazwał to ten budynek Kamienicą, tak Jasnowidz Jackowski. No i Praktycznie e, te, te, tak wygląda ta sytuacja, jakby okoliczności, praktycznie tutaj tego zamachu. Tak? Co ciekawe, Jasnowic Jackowski mówi, że wcześniej był planowany jeszcze jeden zamach na Kennedy'ego i ten zamach nie doszedł do skutku. To nie, 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 nie oznacza, że on był nieudany, ale ostatecznie po prostu z niego zrezygnowano. Ale był planowany, i według Jasnowicza Jackowskiego, ten zamach miał mieć miejsce w teatrze zabytkowym, a zamach miał mieć miejsce wieczorem. Tak to właśnie mówi Jackowski. no Dosyć ciekawa tak naprawdę sprawa. Ja muszę powiedzieć, nie wiem, czy chyba kiedyś po prostu przedstawiającą całą historię śmierci Kennedy'ego na moim kanale, na podstawie tych informacji, które są przedstawiane w Wikipedii, to tam nie było żadnych informacji na temat. Ja, ja nie przypominam sobie tej takiej sytuacji, żeby wcześniej był planowany zamach na Kennedy'ego w teatrze. Być może po prostu tam zamachowcy odstąpili od tego, bo na przykład nie, nie sprzyjały ku temu okoliczności, jakby możliwości, tak. No ale to, to dosyć ciekawa sprawa. Nee, danke. To znaczy, że co? Na przykład oni chcieli go zastrzelić w tym teatrze, oddać jakiś snajper, by był podwieszony do góry pod jakimś sufitem, tak? Byłoby ciemno, i wtedy odobyszczał. No, dosyć ciekawa sprawa. No, nie wiem, tak. Natomiast tutaj, właśnie Jasnowiec Jackowski mówi w ten sposób, tak? Zginął z powodu obaw wielkiego biznesu rodzinnego. Zginął z powodu obaw wielkiego biznesu rodzinnego. Biznes ten obawiał się, że po prostu działania Kennedy'ego spowodują, że ten biznes nie będzie mógł zarabiać dalej, po prostu potężnie. Pieniędzy, tak, że nie będzie po prostu mógł zarabiać potężnych pieniędzy. I tu jest też ciekawa, że ten, ten zdrajca, tak, jeden z dwóch, po prostu mężczyzn z bliskim otoczeniu tej Kennedy'ego, którym Kennedy ufał. Czyli właśnie ten człowiek pewnie po prostu tak, Kennedy mówi o swoich planach, zamiarach temu człowiekowi. Ten człowiek pewnie po prostu był tutaj zdrajcą, wyniósł te informacje z zewnątrz i ta rodzina się o tym dowiedziała, wydała na, nie, na niego praktycznie wyrok i następnie on zginął, tak? Zgodnie z tą wizją przepowiednią, tutaj jasnowidzę Jackowskiego, tak analizując, interpretując tą wizję. No bo ja mówię, ja jestem zwykłym po prostu tutaj, tak, człowiekiem, który nagrywa filmiki. Nie mam żadnych, nie jestem śledczym, nie mam po prostu takiej możliwości badania tego, to. Rzeczywiście tutaj musiał być jakaś grupa śledcza, która by musiała się tym zajmować, analizować, musiałaby mieszkać w Stanach Zjednoczonych, tam co wszystko sprawdzać. No ale na pewno to jest zupełnie nowe światło niż to, co wiemy dotychczas, tak. No wiadomo, że pokrywają się te rzeczy, tak, że no, zginął z zamachu, był tam, e, tak, to, że on po prostu odałszczał z budynku na wysokiej kondygnacji, to było o tym wiadomo, tak, e, o tym po prostu, to jest to powszechna informacja. Powstało też wiele filmów adaptacji. Natomiast pamiętajmy, że to jest wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego, jeśli chodzi o Kennedy'ego, a nie to, co Jasnowidz Jackowski wie, jeśli chodzi o informacje na temat śmierci Kennedy'ego. Tak, czy po prostu filmy, które obejrzą na temat Kennedy'ego czy okoliczności śmierci? Pewnie, no wiadomo, tak. No przecież tutaj każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu coś tam wiedział, po prostu słyszał na temat śmierci Kennedy'ego, więc na pewno w jakiś sposób to mogło mieć wpływ, tak, na wizję, ale to pamiętajmy, to mimo wszystko to jest wizja po prostu indywidualna, tak, która po prostu tutaj jest Idzieckowski dokonuje wizji w oparciu. O zdjęcie tej Kennedy'ego, a nie w oparciu po prostu tej tak o wiedzę którą ma z telewizji, z internetu, z prasy, czy obejrzał po prostu filmy i tak dalej, tak? Więc no bo dzisiaj ktoś powie, no tak, po fakcie to każdy jest mądry, przecież wiemy o tym, że był tam szczał, że był oddany i tak dalej, to przecież były też takie na przykład domysły, że ten człowiek, który oddał ten szczał, mógł pracować do, dla służb Związku Radzieckiego albo na przykład dla Kuby, tak, bo w Kuba w tamtych czasach miała złe relacje po prostu z Stanami Zjednoczonymi, no takie były po prostu plotki, były różne teorie spiskowe, tak? Natomiast tutaj Jasna Lidiackowski mówi, Mówisz, że tutaj trop zupełnie jest inny, tak? No właśnie, jestem ciekaw, co na ten temat co widzicie. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się, cześć!